trwa szok polityczny na początek. Prezydent przerywa urlop, premier milczenie i mamy dymisję, której chyba nikt się nie spodziewał. Ci, którzy dzisiaj cieszą się z kryzysu rządu, cieszą się naprawdę całkowicie przedwcześnie. Strzelono z armaty w Lepera i liczono na to, że będzie strzał atomowy. Był ulokowany agent w Ministerstwie Rolnictwa. Wojskowe służby informacyjne nie złapały ani jednego rosyjskiego szpiega. Metody zastosowane przez pana premiera w odniesieniu do intrygi CBA w Ministerstwie Rolnictwa to jest działanie nielegalne. Nie ma strzału atomowego, to teraz śrutem się strzela, a może go trafi gdzieś tam. Podwórze nie lataj, jak burza jest, bo cię może piorun trafić. Zostawiam państwa sam na sam z wybitnym polskim artystą Andrzejem Rosiewiczem. Oj, oj, lala, kwarty, kwarty, cił, nowej ryba już. Ziobro zbierze żniwo, nadejdzie czas na prawo i sprawiedliwość. Za każdym razem, kiedy zdarza się jakaś bardzo poważna wpadka rządu PiSu, pojawia się wielki medialny show na temat sukcesów poszczególnych służb. Sekcja specjalna zawsze lojalna! Słuchajcie, uchem, a nie inną częścią ciała. Oto kamera ważka. Jest tak mała i cicha, że może podlecieć blisko stada, nie wywołując zaniepokojenia. Wszędzie i zawsze rozmawiam tak, jakbym był podsłuchiwany. Oficerowie ABW przyszli do mnie i zostawili mi dyktafon. Dyktafon ten okazał się uszkodzonym dyktafonem. Tak mnie zabezpieczyli. Zapraszamy do reklamy. Miło będę wspominał to urządzenie. Odchodząc z ministerstwa, w ramki umieszczę ten dyktafon i będę wspominał te chwile. Nadasz mnie masz takie rzeczy, że jeszcze nic ty. Żegnamy reklamy. Taśmy Lepera, są czy ich nie ma? Jeśli są, to gdzie i kogo skompromitują? Tej metody Andrzej Leper nie stosuje. Tą metodę zastosowano wobec niego. Ja też mam fajne taśmy w domu, tylko mam na nich muzykę. Jeżeli pan minister Ziobro nagrywał swoich kolegów rządowych, to jest po prostu żałosne. Ci, którzy kupili karty na stadionie dziesięciolecia, to mogą się z tego tylko obśmiać. Wszyscy się tam nawzajem ponagrywali. W Hongkongu istnieje Urząd Antykorupcyjny. Ale inni szatani są tam czynni. Szatan, 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 oh yeah, oh yeah. Politycznie czwarta RP robi się coraz podobniejsza do PRL-u. Zapraszamy do reklamy. Dwa lata temu myślałem, że będę musiał zamknąć mój sklep. Chuligani ciągle niszczyli mi witrynę. Teraz bandyci boją się policji. Na jednego mieszkańca jeden szeryf przypada. Jeden szeryf na jednego mieszkańca. Prawo i Sprawiedliwość. Dbamy o Polskę. Żegnamy reklamy. Zbigniew Ziobro przypomina drwala, który upiwszy się idzie w nocy lasem i wymachuje siekierą w nadziei, że może coś trafi. To jest ten gwóźdź. Jak sądzicie państwo, do czego to jest gwóźdź? Z pana tak. Taki prawnik nie. Jak z koziej trąba. Ja nie jestem biegły w sprawach technicznych, tutaj przyznaję, bez bicia. Ale to jest gwóźdź do politycznej zgadywanka pana Andrzeja Lepera. Za chwilę pierwsza lekcja patriotyzmu. Najwięcej witaminy mają cztery ziobra. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy góro, dzięki tam. Prawdopodobnie dzisiejsza moja deklaracja doprowadzi do odwołania mnie z funkcji ministra edukacji. No proszę państwa, co się dzieje w kraju? Nie mamy już Klosa, nie ma czterech pancernych. Oj tak, jest bardzo poważnie zagrożona demokracja w Polsce. To jest sytuacja hipotetyczna, nie warto jej na razie rozważać. Wiadomości na temat pana premiera będą porażające. Prokuratura i sąd, gdzie badała, czy Kaczyński jest durniem. W życiu publicznym 100% pewność jest rzeczą rzadką. Karetka jest, ambulatorium jest, szykujemy szpital. Jarosław Kaczyński wciska enter i maszyna leci. I żeby nie było za późno, bo dyktatury powstawały w wyniku braku sprzeciwu. Czwartej RP w ogóle nie było. To jest oczywista oczywistość. Przemyślim, co dodać tomu, co rzekł wasz premier Jarosław Kaczyński. Po obejrzeniu tego filmu przekonałem się, że najinteligentniejszym zwierzęciem na ziemi jest kaczka. Kaczki są dość tępe. To już jest trzecie zakończenie, jak w nerdowskim filmie. One, two, cha, cha, cha. Star Wars.
nothing but Star Wars. Let there be eyes.